Dzień dobry, witamy serdecznie na konferencji prasowej przed meczem Wisła Legia. Ze mną pan trener Maciej Skorża. Witam państwa. Który jest do państwa dyspozycji. Zapraszam do pytań. Do waszej dyspozycji również mikrofony. Proszę o zgłaszanie się, przedstawianie i zadawanie pytań. Bardzo proszę. Panie trenerze, Kuba Dobarski, Gazeta Wyborcza. Według pana Legia jedzie jako faworyt do Krakowa? Myślę, że ten mecz nie ma faworyta. Myślę, że na pewno. Dlaczego? Dlatego, że Wisła na pewno jest niepocieszona po dwóch ostatnich remisach, zresztą podobnie jak my. Wisła jest mistrzem Polski, a grając na boisku mistrza Polski zawsze jest to trudne spotkanie. Natomiast z drugiej strony my jesteśmy drużyną, która nie może już sobie pozwolić nawet na remis, jeżeli chcemy po tej kolejce być dalej liderem, a chcemy. I musimy walczyć o zwycięstwo. W związku z tym myślę, że szanse obu drużyn rozkładają się porówno. Adam Dodziuk, Przegląd Sportowy. Trenerze, wracają wspomnienia? Z Krakowa? Tak. Wracają. I co pan sobie myśli? Poprzednia wycieczka okrutna. Co sobie myślę? No Kraków to bardzo ładne miasto na pewno. Natomiast szczególnie okolice Wawelu i to zakole Wisły, tam mi się zawsze mi kojarzyło. Cieszę się, że dzisiaj będziemy w tym hotelu, co zawsze spali. I tyle, jeżeli chodzi o wspomnienia. Natomiast każdy mecz ma swoją historię. To, co było półtora roku temu, to naprawdę nie ma to już żadnego znaczenia. Te drużyny, które grały z tamtego meczu, o którym pan myśli, tak bardzo się różnią, że to zupełnie są dwie różne historie już w tej chwili. Także nie wracajmy do tego. Myślę, że bliższy temu jest ten mecz z jesieni tutaj, jeżeli mielibyśmy przewidywać, jak ten mecz może wyglądać. Cóż, obie drużyny nie są w wyśmienitej formie. Obie drużyny dramatycznie potrzebują punktów, czyli ta presja, jaka jest na obydwu zespołach, również się rozkłada porówno. Ja myślę, że to niezwykle ciekawa konfrontacja, bardzo ciekawy mecz. Mam nadzieję, że mecz dwóch ofensywnie grających drużyn i nie chcę tutaj zapowiadać, że to będzie piękne spotkanie i tak dalej, bo tak jak mówię, ta presja jednak będzie robiła swoje, ale myślę, że to jest mecz, który warto obejrzeć. A trenerze, da się w ogóle porównać tę dzisiejszą pana Legię z tą Wisłą, z której pan odchodził? Tam też miał pan indywidualności, tu też pan ma indywidualności. Tylko z tego, co pamiętam, chyba tam nie było aż tyle młodzieży. No, Legia i Wisła to są drużyny, które zawsze mają indywidualności. Wtedy w Wiśle faktycznie dużo młodzieży nie było, ale byli też młodzi zawodnicy. Chociażby Patryk Małecki czy Rafał Boguski. Natomiast porównywać absolutnie nie ma jak. To jest no, zupełnie różne szatnie, różna atmosfera klubów, także z tymi porównaniami to tutaj nie odważę się, żeby porównać tych dwóch ekip. A szatnia tutaj łatwiejsza czy tam? Może? Tam była trochę większa. A trudniejsza gdzie? Ale teraz tam już jest nowa szatnia. Właśnie ciekawy jestem, jak szatnie na Wiśle teraz wyglądają. Wszędzie są. Pracując w tych drużynach, gdzie jest ciągła presja, gdzie jest ciągłe oczekiwanie nie tylko zwycięstw, ale i bardzo dobrej gry, gdzie się pracuje z zawodnikami, którzy na naszą ligową miarę są indywidualności, którzy w swoim mniemaniu są gwiazdami. To zawsze determinuje pracę trenera. Zawsze jest to praca, która wymaga pewnego rozsądnego podejścia do tych szatni. To jest zupełnie co innego niż praca chociażby w takiej drużynie, jak pracowałem przed Wisłą, czyli w Groklinie, gdzie drużyna nie była pod taką presją. Miała bardzo ciekawą drużynę i się swobodniej, łatwiej pracowało. Nie było takich historii, jak w Wiśle i Legii trenerzy się stykają. Ale to jest bardzo ogromny zaszczyt dla każdego trenera, pracując w takich klubach. I ja jestem szczęściarzem, że mogę w takich klubach pracować. To jeszcze przed 40. Już jestem po 40. Ale do Legii pan przed 40. Tak. Trenerze, co przez ten tydzień, no przez niecały tydzień od meczu z Bełchatowem, co pan, co drużyna robiliście, żeby
żeby gdzieś wrócić na te właściwe tory. Pan powiedział na konferencji po meczu z Bełchatowem, że widocznie musimy jeszcze poczekać ten tydzień. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że niewiele nam brakuje, żeby nasza gra była płynniejsza, żeby nasza gra przynosiła efekty bramkowe. I bo z Bełchatowem stwarzaliśmy sytuację, oddaliśmy 22 strzały. Spośród 550 podań, jakie wykonaliśmy w tym meczu, ponad 140 to było podania do przodu. Także jeżeli przeanalizowałem ten mecz, jeżeli chodzi o statystyki, no to obraz meczu był taki modelowy do tego, żeby wygrać mecz. Ale jednak nie wygraliśmy, jednak ta nasza gra nie wyglądała płynnie. Dlatego uważam, że potrzebujemy cierpliwości, spokoju. Determinacja musi być bardzo wysoka w każdym meczu. My przebiegliśmy w tym meczu ponad 120 km. To jest jako drużyna, jako całość, to jest kapitalny wynik naprawdę. Bełchatów przebiegł kilkanaście kilometrów mniej od nas w tym meczu. I naprawdę jest to, myślę, kwestia czasu, kiedy znowu będziemy tą Legią, jaką wszyscy chcą oglądać, jaką my też chcemy być. Mamy bardzo dobrą drużynę, bardzo dobrych zawodników i jestem spokojny o to, że jak to się mówi, w końcu te rzeczy, które nam przeszkadzają, w końcu będziemy potrafili sobie z tym poradzić i grać naprawdę ciekawą piłkę. Czyli te dane, które pan przytoczył, to tak jak widzę, to pana generalnie uspokoiły. To znaczy nie powodują we mnie jakiegoś panicznego lęku, że wszystko jest źle, że wszystko jest do poprawy. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Analizując ten mecz, naprawdę to, co bym najbardziej zarzucił swojej drużynie, to brak spokoju w rozegraniu piłki. Ale to jest element, nad którym taka drużyna jak Legia musi sobie umieć radzić i musimy cierpliwość mieć w tym, żeby przygotować odpowiednio akcje, sytuacje. Większość z Państwa oceniła, że ja nie pomogłem drużynie w końcówce ostatniego meczu swoimi decyzjami personalnymi. Być może tak było. Z tych wszystkich elementów trzeba wyciągnąć wnioski i musimy po prostu do ostatniej minuty grać dobrą, mądrą piłkę i wierzyć w to, że zwycięstwo można również osiągnąć strzelając bramkę w 89 minucie. I nie ma co panikować, nie ma co narzucać sobie jakiegoś takiego chaotycznego stylu gry, tylko właśnie w tych końcówkach meczu szczególnie trzeba dbać o to, żeby gra była ułożona. A da się porównać ten tydzień, kiedy zremisowaliście 3 mecze z tym tygodniem z jesieni, gdzie no były 3 porażki, gdzie też ten taki dołek przyszedł na jeden tydzień i potem znowu było do góry? No można powiedzieć, że to sytuacja jest podobna. Można te okresy porównać. Po tych 3 meczach wtedy przyszło zwycięstwo i już wszystko wróciło na właściwe tory. Myślę, że sytuacja jest dosyć podobna. I zrobimy wszystko, żeby to tak się skończyło. Przed nami jeszcze wiele meczów, wiele punktów i naprawdę myślę, że ta liga do końca będzie bardzo nieprzewidywalna. Natomiast w jednym elemencie bardzo byśmy chcieli, żeby był utrzymany konstans, jeżeli chodzi o tą pozycję lidera. Trenerze, jak sytuacja zdrowotna? Iniaki, rozumiem, nie zagra. Michał chyba też nie, tak? Chłubnik? Michał Chłubnik, tak, nie zagra na pewno. Tu jest przerwa jeszcze kilkudniowa. Inaki niestety okazało się, że ta kontuzja jest poważniejsza po dokładnych badaniach i również w tym meczu nie będzie mógł wystąpić. A jak oni rokują na następne mecze, bo znowu gracie co 3 dni teraz? No myślę, że zobaczymy ich po świętach na boisku. Trenerze, wczoraj się pojawiła informacja, że tydzień przed finałem Pucharu Polski Legia ma zagrać mecz sparingowy. Pan jest orędownikiem tego, czy tak nie do końca? Zagrać na Stadionie Narodowym z dobrym przeciwnikiem to jest kusząca propozycja. Z drugiej strony jesteśmy w takim momencie, że natłok gier powoduje, że no musimy być bardzo ostrożni. W związku z tym chciałbym zagrać ten mecz, ale to nie będzie mecz taki grany, że tak powiem, z pełnym nie tyle zaangażowaniem, co na pewno będę chciał wtedy dać szansę tym zawodnikom, którzy mniej grali do tej pory.
Michał Chojecki, Super Express. Panie trenerze, Legia nie wygrała przeremonta w lidze od 15 lat. Czy tego typu statystyki w ogóle robią na panu wrażenie? Od 15 lat Legia nie wygrała? Przeremonta. Wygrała. No właśnie. I na przeremonta też wygrała. W lidze nie, ale w Pucharze Ligi pamiętam. Grzelak nam bramkę strzelił w ten. A to dziwny mecz w ogóle. Takie statystyki nie robią na mnie wrażenia. Absolutnie nie robią na mnie wrażenia, bo proszę mi powiedzieć, czy w piątej minucie meczu ktokolwiek będzie o tym pamiętał, przynajmniej z piłkarzy na boisku, każdy będzie chciał zrobić wszystko, żeby wygrać. Dlatego nie robi to na mnie wrażenia i to są rzeczy, którymi chyba trenerzy raczej sobie głowy nie zaprzątają. Po prostu ustalamy taktykę na ten dany konkretny mecz, robimy wszystko, żeby drużyna mecz wygrała. Nie zaprzątamy sobie głowy, czy ostatnio tam wygraliśmy, czy przegraliśmy. Marcin Szymczyk, Legionet. Panie trenerze, jak bardzo szczególny będzie to dla pana mecz i z jakich powodów? No powodów tak naprawdę może być kilka, tak? Chociażby o tym, co już wspominaliśmy, pracował pan w Wiśle, odnosił tam sukcesy. No, wrócił do Wisły także Jacek Bednarz, z którym tam się powiedzmy rozminęliście w nieprzyjemny sposób. Czy z tych powodów będzie to jakiś szczególny mecz dla pana? Czy wie pan, no... Tak nawiązując do Jacka Bednarza, widzę, że wokół tej historii narosła taka atmosfera dziwna, że tak powiem. Z mojego punktu widzenia ja nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o moje relacje z Jackiem Bednarzem. Ja dalej go bardzo szanuję, lubię i absolutnie uważam, że jest to jeden z lepszych kandydatów na dyrektora sportowego w każdym polskim klubie. Natomiast mecz będzie dla mnie szczególny, no na pewno spotkam się ze starymi znajomymi, to na pewno jest miła sprawa. Natomiast szczególny bardziej będzie dlatego, że gramy z aktualnym mistrzem Polski, a my bardzo byśmy chcieli w tym sezonie ten tytuł zdobyć. Także myślę, że bardziej szczególny ten mecz będzie właśnie, jeżeli chodzi o ten aspekt. Jest jakaś taka żądza rewanżu za ten mecz, do którego nie chcemy wracać, czyli tego półtora roku temu, żądza jakby pokazania przez zawodników, przez szatnie tego, że po tych trzech remisach nie ma żadnego kryzysu, tylko co najwyżej był to jakiś tam dołek? No na pewno po trzech meczach, gdzie drużyna nie odniosła zwycięstwa, a z reguły byliśmy do tych zwycięstw przyzwyczajeni, jest w nas taka chęć jak najszybszej zmiany tej sytuacji i bez względu na to, jak trudny jest to przeciwnik, czy gramy u siebie, czy na wyjeździe, to każdy mecz w lidze będziemy chcieli po prostu wygrać, będziemy chcieli jak najwięcej tych zwycięstw odnieść do końca. I taka atmosfera w szatni również jest wyczuwalna i dużo rozmawiałem z zawodnikami w tym tygodniu i wiem, że ich determinacja będzie bardzo duża. Cieszy mnie to, że nie widzę w nich jakiejś takiej rezygnacji, nie widzę w nich właśnie jakiejś takiej próby, nie wiem, okazywania jakiejś bezsilności, tylko wręcz przeciwnie. Widzę w nich taką typową złość sportową, że wszyscy czujemy, że powinniśmy mieć już kilka punktów więcej, a z różnych względów nie mamy i że stać nas na to, przede wszystkim, że stać nas na znacznie lepszą grę, że chcemy to pokazać już w najbliższym meczu. Wspomniał pan, panie trenerze, że nie zagra Inaki Astis, to kto na dziś jest bliżej wyjściowej jedenastki w obronie obok Michała Żewłakowa i Wisa Wdoliak, czy Dixon Czoto? Zabawię się w Michała Probierza i powiem, że Artur Jędrzejczyk. Dziękujemy państwu bardzo. Pierwsze 15 minut treningu jest otwarte, także zapraszamy. Dziękuję. Na boisku treningowym.